Cześć, z tej strony Fara, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, jeżeli jeszcze dzisiaj nie graliście, no to logujcie szybko się do gierki, ponieważ właśnie została dodana nowa aktualizacja 0.45. A wraz z tą aktualizacją do gry została dodana nowa mapa Rush Hour, którą każdy z was na pewno chce zagrać. Dodatkowo pokażę wam dzisiaj jeden trik, który był dostępny w wersji beta i mam nadzieję, że go nie usunęli. Dzięki temu trikowi na mapie Rush Hour za każdym razem wygracie grę. Ale zanim zaczniemy grać na nowej mapie, moi kochani, muszę zaakceptować jedną osobę, która zasubskrybowała mój kanał i wysłała mi zaproszenie. To może na ślepo. Cyk. Okej, zaakceptowałem jedną osobę. A ty, mój drogi przyjacielu, jeżeli chciałbyś dołączyć do moich znajomych, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, no i oczywiście wyślij mi zaproszenie na mój nick Farelinio. No to teraz, moi kochani, sprawdźmy, co słychać w sklepie. I uwaga, zamrożone koło specjalne za 90 gemów. No oczywiście, że trzeba nim zakręcić. Jak to by było, jakbyśmy mieli nie zakręcić? To może 5 razy na razie. Na razie zakręćmy 5 razy. Mamy tutaj do trafienia coś specjalnego, czyli Frozen Valkyrie. Nie mam tego skinka, ale jest naprawdę mega fajny, podoba mi się. I no oczywiście ja poluję na wszystkie skiny, coś specjalnego. Mamy nową księżniczkę, ale to był duplikat niestety. Lecimy dalej i co my tutaj mamy? O, prawie była legenda, mamy też kolejny duplikat, niedobrze. Nic nowego, zagemy. O, tak! Frozen Valkyria! Ale to czekajcie, ja już ją mam! To nawet nie widziałem, że ją mam! No nie, nie bywała sprawa. Tak, to jest duplikat! To poczekajcie! To ja byłem pewny, że ja mam odblokowaną Amethyst Nyx, a ja miałem Frozen Valkyria. Ja tu się cieszę z duplikatu. Nieważne, ale jak widzicie, Frozen Valkyria jest w mojej kolekcji, więc od razu ją ubieramy. No to lecimy z tematem, moi drodzy. Mapa Rush Hour. Po raz pierwszy będę grał na komputerze. Ostatnio grałem na emulatorze i były lagi, więc mam nadzieję, że teraz gra będzie o wiele płynniejsza. Oczywiście, że tak, spójrzcie, jak to wszystko teraz ładnie, płynnie chodzi. Jak zrobić trik, moi drodzy? Lecimy na sam koniec. Na ostatnie samochodziki. Hop. Skakujemy na kolejną śmieciarkę. I musimy odbić się od trampoliny i przeskoczyć przez to coś u góry. Widzicie? O, jest trampolina! Oj, chyba mi się nie uda tak przeskoczyć. Jeszcze raz. Cyk. Mam nadzieję, że tego nie naprawili. Naprawili? O nie! Widzieliście? Zahaczyłem i mnie zabiło. Spróbujmy jeszcze raz. No dobra, sprawdźmy jeszcze raz ten trik, czy na pewno działa. Mam nadzieję, że go nie usunęli, że nie dodali żadnej jakiejś takiej niewidzialnej bariery, dzięki której nas, no niestety, pokonuje. Nas zabija. Cyk. Mamy to. Hop. Okej, prawie się udało. Wracaj. Jeszcze raz. Zobaczmy, jak wysoko się odbijamy. No, dosyć wysoko. Musimy wskoczyć, że na samym początku, jak on się respi, ten wiatraczek. O! Prawie się udało! Jeszcze raz. Próbujmy ostatni raz. Może faktycznie oni to naprawili i zrobili tak, że teraz te trampoliny odbijają nieco słabiej. Okej. Jesteśmy już prawie na samym końcu. Tyk. Dobra, wskoczmy sobie tutaj. Hop. I czekamy na trampolinę jakąś. O! I... Była trampolina idealnie, no i chyba nie da się tego przeskoczyć, coś mi się wydaje. Chyba zrobili tak, że już ta trampolina nas tak wysoko nie odbija. A szkoda, bo to był naprawdę mega spoko trik, kiedy przeskoczyliśmy. Cały czas nam się respiły samochodziki, nie było z boku nas graczy, więc cały czas lightowo przeskakiwaliśmy. Szkoda, że ten glitch nie działa, ale teraz wam pokażę, jak w łatwy sposób zwiększyć swoją szansę na wygraną, grając mapę Godziny Szczytu. Jak dobrze wiecie, co jakiś czas na mapie pojawiają się przeszkody w postaci takich ruchomych belek albo kolców. Więc lecimy teraz w kierunku takiej ruchomej belki. O, proszę bardzo, przed nami jest ruchoma belka, która nas może zepchać, a my robimy coś takiego. Pyk, rozpędzamy się i wskakujemy tutaj. I zobaczcie, ta belka już nas nie dotyka, nas nie uderzy, więc dzięki temu zwiększamy swoją szansę na wygraną. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał rękawice, no to wiadomo, może nam dać strzała w ryja i wtedy na pewno spadniemy. Hop. Pyk. Pyk. Leżysz. Niri. I mamy z przodu kolce. O, sprawdźmy, czy na kolcach działa tak samo. Hop. Uwaga. Rozpędzamy się i... Hop. No, nie da się chyba stanąć z boku na kolcach, ale sprawdźmy to. Nie, niestety nie. Ale jak widzicie, zakwalifikowało mnie. Więc
nie próbujcie tego robić na kolcach, bo delikatnie was podetnie i się wywrócicie. No to teraz zakręćmy sobie jeszcze raz kołem, moi drodzy. Mamy też jeszcze złowieszcze koło i te mroźne. W sumie tu już mam Frozen Valkyrie, więc nie wiem, czy jest sens nim kręcić. Nie spojrzałem się wtedy. Tutaj też już mam tego naszego coś specjalnego ziomeczka. Więc zakręćmy na razie darmowym kołem. A jak? Tutaj też jest oczywiście szansa na trafienia legendy. Więc zobaczymy, co nam wypadnie. 10 klejnotów dajcie, może być, okej. Klejnociki jak zawsze OP. Oby nie jeden żeton, bo jak jeden żeton jest, to już jest totalna klapa. 10 klejnocików czy skinek? Skinek, o proszę, czy ja go mam? Okej, od razu go sobie zamieniam na 8 klejnotów. No i jeszcze raz zakręćmy sobie kołem. Prawdopodobnie pojawią się na dniach jakieś nowe koła, więc będziemy na pewno kupowali i kręcili tymi kołami. Więc moi drodzy, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo tutaj będą same kozackie odcinki z gry Stumble Guys. Mamy tutaj jakąś ofertę ograniczoną czasowo, ale tego nie biorę. Mamy jeszcze kota. Też tego nie biorę. Po co mi to? Po co mi to, moi drodzy? Więc teraz sobie zmienimy skinka. Dostosujemy i zagramy sobie naszym oczywiście legendarnym, skeletalem dragonem. Bardzo dziwna nazwa, wygląda przekozacko. No i zobaczymy, czy dobierze nam nową mapkę, a chciałbym w nią zagrać z widzami. Canon Climb jako pierwsza mapa, może być. Dużo zająców, o! Jest nawet smok tibijski z chińskiego święta. Wow, dobra. Lecimy. Jakaś podcinka. A, nie wyszło. O, widzę, że już dzieciak zmienia kolor. Zobaczcie, jest na fioletowy, bo ostatnio nie mogłem zmienić koloru, grając z tym dużym dzieciakiem. Okej, wypadł. Kurde, ale teraz mnie to uwsteczniło. Odejść. Cyk! Leżysz, mordeczko? O, jest taki sam i chciał mnie podhaczyć. 11 dobiegam, dobra. Więc widzę, że są kozaki. Są kozaki, więc jest szansa, żebym to przegrał. Ale zobaczymy. Ja oczywiście tańczę moonwalka. Jestem totalnym szefem. No dajcie godziny szczytu. Dajcie godziny szczytu teraz, bo nie mogę się doczekać tej mapy, żebym zagrał z graczami, no. I uwaga! Ajajajajajajajaj, super slide, no dobra. Super slide'a jeszcze tak jakoś mocno nie trenowałem, ale znam niektóre skróty. Okej, udało się. Pyk! Wow, podciął mnie! No nie wierzę w to! Okej. Cyk, tu się udało. Cyk. Okej, wpadł chłop do wiru, no nie mam pytań. Tak jest, udało się, Farel. Jesteś szefem. Oh yeah. Oh yeah, a uderzyłeś. Dawaj, bo zaraz będzie przypał. Czy będę pierwszy? Drugi, trzeci. Ej, naprawdę są tutaj kozaki, bo bardzo mocno mnie wyprzedzili. Ale i tak ten slide mi wyszedł tym razem mega fajnie. Bokiem poleciałem prawie, że. Lubię tą mapkę, bo jest taka fajna, challenge'owa. Nie można się pomylić, bo jak się raz pomylisz, to już jest po tobie. No i spójrzcie, Darcia Logan i jakiś chłop, czyli trzy takie same skiny, coś specjalnego. Oj, 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 będzie mocny finał. Dajcie nową mapę na finał. O nie. Lavaland, dobra. Tutaj nie mogę tego zepsuć, a ja często Lavaland psuję. Dobra! Uderzyłem ją, ona mi dała wślizg. Widzieliście to? Spadaj, zając! Patrz, zając przeżył to! Okej, muszę uważać. Dobra, nie udało mi się jej uderzyć. Okej, ty cwaniaro! Chcesz się bić? Tu już nie chodzi o pierwsze miejsce, moi drodzy. Tu już chodzi o... o to, żeby nie dać się pokonać przez takiego samego skina. Spadaj mi stąd. Dobrze! Tak jest! Pyk! Ślizg!
może być mój koniec. Tak jest! Zwycięstwo! Zwycięstwo! Spadła, ześlizgła się! Farelinio wygrywa grę, a wystawcie łapkę w górę dla mnie. Lecimy z kolejnym meczykiem, ale jeszcze sprawdźmy. Może zakręcimy jakimś kołem? Co my tutaj mamy? Odbieramy nagrody. Jakieś koło fajne, takie do zakręcenia. Coś dla mnie. No nie ma nic ciekawego, moi drodzy. Epicką skórką zakręćmy. Mamy dużo. 5 razy. 5 razy epikiem. Może coś akurat nowego wpadnie. Czekam na nowe koła, czekam na nowe skinki. Duplika. Więc nie wiem, czy jest sens naprawdę tym kołem kręcić w dzisiejszym odcinku. I mamy legendę! Doktor Zło może być. Za niego będzie dużo żetonków. I kolejny epik. Prawie coś specjalnego trafiliśmy. Trafienie coś specjalnego jest mega fajne z tego koła, ponieważ dużo żetonów nam się zwróci. Kolejna, nie, Rex. Same duplikaty, no dobra. Okej, epik. No i to by było na tyle. Zagrajmy kolejny mecz. Floor flip jako pierwsza mapa. No dobra. Mam nadzieję, że będzie w finale godziny szczytu. Będą, nie będzie, tylko będą. Pyk! A, chciałem podciąć go, ale nie wyszło. Na szczęście dobrze tego nie zrobiłem, bo bym był już mega w tyle. A jak jest się na tej mapie w tyle, to jest przypał. Skórka od banana, poleciała, taktyczna, leży. Nice, ustrzelony jeden chłop. Dużo, jest tutaj cwaniaków! Nie wiem, jakim cudem mi się to udało. Okej, okay, nice, 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 nice. O kurde! No, ten smok ewidentnie nie potrafi latać. No i co? Co teraz się dzieje? No i zepsułem. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zdążyć dobiec do mety. Okej. Okay. Dobra, jest na easy. Hop! 11 na 16. Popełniłem tyle błędów, że takich błędów nie wolno na tej mapie popełniać. No niestety. Let's go. Kto się zakwalifikował? Nie ma żadnego. Nie, 2 skiny coś specjalnego są. Dobra. Może być. Mogą być jakieś tutaj kozaki. I uwaga. To bombardment jeszcze jest w grze? Nie spodziewałem się tego. Masz w ryja, mordo. Skopali mnie wzięli, no! Nie mam pytań! Uważaj, Farel, uważaj, uważaj, żebyś nie dostał, żebyś nie dostał. Leżysz. Dobra, patrz, wpadają do wody! Albo i nie wpadają. O! Double soccer kick! Pyk! Leżą! Podcięci! Wpadnę! Nie, żyję! Dobra, wypad! Jest git, jest git, jest git! O kurde, o kurde! Ha! Było ciężko! Ha! Patrz! Nie trafiłem! Myślałem, że uderzę go i wpadnie do wody! Leży! Zajączek! Wpadł! Znokautowałem go! Dzięki temu przechodzę do finału. Dobra, kto odpadł? Jeden skin, coś specjalnego. No i mamy rekina, szkieletonka, pana czarno-białego cienia. No dajcie nową mapę na finał. Lavaland po raz kolejny. No jak chcecie. Chcecie się zmierzyć na Lavalandzie? No to zobaczymy. Może uda się drugi raz wygrać. Że chłop już wpadł? Nie mam pytań. O ty! Panie robocie! Nara! Nara! Woo! Cwaniara nam się trafiła. Jakie ona salta! Puść mnie! Puść mnie! No nie wierzę w to! Odbiłem się od lawy 2 razy. I mnie zabił. Najgorzej. No dobra, moi drodzy. Zobaczymy, czy tym razem uda się trafić nową mapkę i zagrać z innymi graczami. Wątpię, żeby ta mapa była jako pierwsza, ale jakby była jako pierwsza, to były niezłe dymy. Cannon climb, no dobra.
Może być, może być. Wolałbym... floor flipa, ale może być. Okej. Okay. Czy ja dostałem młotem? Tak, dostałem. Podcięci obydwoje, więc tutaj przewaga po mojej stronie. Okej, okay, tam dostał młotem, leci kula, prawo, lewo. Pyk. O kurczę, dostałem, nie wytrzymam zaraz. No dobra, póki co. Jest dobrze, nie udało mi się zrobić tak jak ten ziomek. A szkoda. A jakiś kozaczek to jest, moi drodzy. Jakiś cwaniaczek nam się trafił. Dobra, jeszcze wślizgiem wleciałem na metę. Lecimy do drugiej rundy. Druga runda mogłaby być nową mapą, bo to by było coś zwariowanego, na pewno. Jest dużo kozaków, dużo osób, na pewno ma emotkę. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć skinów ze mną, coś specjalnego. Sześć! Więc to nie będzie byle jaka rozgrywka. Jest! Tak jest, druga mapa, Rush Hour, moi drodzy! Coś czuję, że przegram. Naprawdę czuję to, że przegram. Okej, okay, na spokojnie, żeby tutaj... nikt mnie nie zrzucił. Okej, okay, polecieli wszyscy do przodu. To sobie na spokojnie poczekam. Ja nie widzę problemu, jak coś mordeczki. Nie widzę żadnego, że to sobie z tyłu postać. Przechodzę? Co się wydarzyło? Oni już podpadali? Jak? Ale się nagrałem! Ale się nagrałem na tej mapie! Powiem wam, że to była najprostsza mapa ever! Ludzie nie kumają chyba, o co na niej jeszcze chodzi! Mamy kolejny finał. O kurczę, bombardment na finale! Wolałbym Rush Hour, bo by było o wiele, wiele lepiej, ciekawiej, bo to nowa mapka, ale zobaczymy! Są emotki! Dobra, powalony. Dostałem gonga. Nie wytrzymam. Pyk. Nie, nie będę ślizga robił, bo jeszcze wpadę do wody. Pyk. Leżysz. Smoczek. Patrz, wybuchnie koło niego bomba. Spadają do wody. Wpadł. Wpadło dwóch. Odpadło już. Nice. Oła. Nie. Czy wy to widzieliście? Ja byłem koło bomby. Leżysz. Nie. No i zrzucili mnie do wody. Najgorzej. Ach, głupi finał. Okej, okay, moi drodzy, zagrajmy sobie jeszcze jeden meczek. Na tym bombardmencie dałem się porobić jak dziecko, że tak powiem, za blisko podszedłem wody. Ale tutaj mamy fajną mapkę Icy Heist teraz, więc tutaj sobie poradzimy bez problemu. Pyk, odbijamy się. Odejdź, 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 wślizg. Tak, jest, podcięci. Pamiętajcie, jak macie wślizg, używajcie go na tej mapie, bo jest mega szefem. Zobaczcie, jak jestem teraz, coraz szybciej się przemieszczacie dzięki niemu. Woo! Tak, jest. I pyk! I prawie wyleciałem za mapę. Znowu bombardment. Bombardment, moi drodzy. To jest moja zmora z poprzedniego meczu. Zobaczymy, czy tym razem mi się uda i nie dam się przechytrzyć. Dobra, leżycie. Okej. Okay. Ale tych bomb jest. Dobra, leżą. O kurczę, idealnie podciął jak są bomby. Dobra, leżycie. O kurde, bomba! Jakie... co jest? O ja pierciu. Dobra, podciął mnie, ale na szczęście... na szczęście nic mi się nie stało. Co tu się dzieje? Wypad. Dobra, na razie póki co jest bomba. Znaczy, koło mnie lata bomba. Jedna, druga, trzecia. Dobra. O! Co ja zrobiłem? Czy wy to widzieliście? Spadaj, zając mi stąd. Dobra, leżą. Pięć. Ja pierdzielę, co to jest za poziom? To jacyś kozaki w to grają. Tak jest! Boziu, tu już nie było żadnej kładki, na której można było się utrzymać. Okej, okay. Wszystkie skiny, coś specjalnego odpadły. Zostały tylko dwa randomowe skiny. Takie bambiki, można powiedzieć. No i mam nadzieję, że będzie finał Laser Tracer. Było, brakowało
jedną mapkę, żeby była nasza ulubiona mapa, która została dziś dodana do gry, czyli Godziny Szczytu. Jak ja to zrobiłem? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście, co się wydarzyło? Spalam się, no jak to podbił mnie, no nie wytrzymam. Co chłop mi wjechał z krzyżaka w nogi? No dobra, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu: uwielbiam Godziny Szczytu, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!